Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będę pokazywać Wam haul z siaty, haul lumpeksowy z ogromnych zakupów w Gdowie. Jak wiecie, ja często jeżdżę do różnych miejscowości, żeby robić zakupy. No i mam swoje ulubione takie miejscówki, między innymi są to lumpeksy w Gdowie. Zazwyczaj odwiedzam takie lumpeksy jak Joy w Gdowie i tam są dwa Joye. Czasem wpadam też do innych, ale tym razem w zasadzie ten cały haul to jest z dwóch Joyów oraz z takiego letniego lumpeksu, który nazywa się Babski Raj. I był już o nim też filmik, nawet w tym filmiku występowała moja mama Bożena Adamek. Także zapraszam Was na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co mi się udało kupić. Naprawdę mam tak super perły. Idziemy dalej. No i oczywiście, jeżeli Wam się spodoba filmik, zasubskrybujcie kanał i dajcie polubienie, będzie to dla mnie ogromna radość. Dzisiaj nie będzie żadnych przebitek i nagrywek, bo nie zawsze mam czas, wiecie, na to, żeby nagrywać te, zabieram Was do lumpeksu, te relacje, ale dzisiaj właśnie będzie dużo, dużo rzeczy za to i to naprawdę superowych rzeczy. Zacznę od butów, bo udało mi się kupić naprawdę fajne buty i to w dodatku w tym lumpeksie, w którym była wyprzedaż, więc jestem super zadowolona. Buty są jedne z takich, wiecie, droższych rzeczy. Szczególnie jakościowe jakieś buty lub markowe, a naprawdę są markowe. Nie wiem, czy to będzie tu widać, jak nie, to będzie przebitka z tymi butami. O, widzicie, mam jeszcze metkę na tych butach, więc pokażę Wam, zdejmę. Są to Vagabondy, w zasadzie nowe, zobaczcie. Naprawdę, naprawdę są w super stanie, idealnym. O, trochę teraz widać, widzicie? Vagabondy, nawet jest cały ten nadruk, więc one praktycznie nie były noszone, zresztą zobaczcie. Fleczki są kompletnie niezniszczone, podobnie jak podeszwa. Tutaj jest jeszcze cena 40 zł, były na nowym towarze te buty. Rozmiar 37 i przepiękny popielaty kolor. Zobaczycie to w przebitkach, mam nadzieję, że będzie to widać trochę lepiej w przebitkach. W każdym razie buty mają super wysokość obcasa. Wydaje mi się, że to jest szóstka i o, tak wyglądają. Wydaje mi się, że naprawdę super zakup. Zobaczcie koniecznie, jak mi pasują. Ja bardzo lubię takie klasyczne szpilki. Trochę są to buty w stylu lat 80. No i w szarym kolorze, beżowym, beżowo-szarym takim, co jest super. Teraz pokażę Wam takie pojedyncze rzeczy, bo na przykład mam tylko jeden sweter. Jest to sweter z Babskiego Raju. Te rzeczy jeszcze nie zostały ani uprasowane, ani wyczyszczone. Jeżeli coś się nie będzie nadawało do przymierzenia, to będę to musiała prasować przed stylówkami. Bardzo długi sweter, ręcznie robiony z wełny. Zobaczcie, to od razu widać, że to jest wełna naturalna, 100%. Ręcznie tkany też to widać. Jest to sweter, który jest taki naprawdę długi, z rękawami do podwinięcia. Oczywiście, że Wam go przymierzę, nie ma problemu, jako sukienkę wręcz, bo długość na mnie będzie niemalże jak mini. Z tyłu jest on dłuższy. Ma bardzo, bardzo ładny splot. Wiecie co, ja nie mam pamięci do tych splotów, bo nie robię na drutach. Jeśli ktoś wie, jak ten splot się nazywa, to dajcie znać koniecznie. W każdym razie, cały sweter nowiutki jest taki z szarego melanżu, z niewielkim dekoltem i właśnie z tyłu dłuższy, więc to mógłby być właśnie taki sweter do leggingsów, do jakiegoś fajnego paska i na pewno jest mega, mega cieplusieńki. Także bardzo fajnie, bo naprawdę ten sweter jest jak nowy, jakby ktoś tylko go udziergał. Teraz mam bardzo dużo spodni, mam kilka bluzek i nazwałam ten haul kolorowy, bo naprawdę mam bardzo dużo kolorowych rzeczy tym razem. Tak się złożyło, że mnóstwo kolorów tu jest. I teraz mam spodnie, bardzo fajne spodnie i proszę Was o radę, które z tych spodni sobie mam zostawić. Tutaj nie będę urywać metki, bo metka jest oryginalna. Są to, słuchajcie, pierwsze spodnie żakardowe, Sally Jacquard Trousers od Gina Tricot. To jest fajna marka, której nie widziałam u nas, ale jeżeli się mylę, to mi dajcie znać, bo mogę się mylić, wiadomo. Może gdzieś w Warszawie są na przykład Gina Tricot sklepy, ale nie widziałam. Nowe spodnie z metkami, takie właśnie żakardowe, z takiej ala obiciowej tkaniny, bardzo ładne wzory i słuchajcie, te wzory są teraz bardzo, bardzo modne. Czy to właśnie spodnie, czy sukienki z takimi kwiatami na ciemnym tle są teraz naprawdę top fashion, więc jeżeli ktoś ma rozmiar 34, to będą to spodnie takie raczej właśnie luźniejsze nogawki, ja w nie wejdę, niestety. Ania znowu będzie, no zobaczymy, chyba że będzie miała krótkie.
zobaczymy, wezmę i pokażę jej, jak jej się te spodnie podobają. W każdym razie są to spodnie z wysokim stanem, z takimi lekko szerszymi nogawkami, właśnie a la mom jeansy, ale nie jeansy, tylko takie przepiękne wzory żakardowe w róże. Słuchajcie, naprawdę przesuperowe spodnie. A propos składu, na pewno nie jest to 100% naturalny skład, ale już Wam powiem. Jest tutaj 16% bawełny i 6% wiskozy, więc ponad 20% włókien naturalnych, reszta niestety poliester. Ale naprawdę bardzo spodobały mi się te spodnie. Spodnie to jest chyba jedyna taka część garderoby, która mniej mi przeszkadza, jak jest trochę więcej sztucznego w nich, bo to nie dotyka tak bezpośrednio tutaj do górnej części ciała i ja nie wiem, ja mam jakieś problem z tymi górnymi tutaj częściami, głównie jak chodzi o te naturalne materiały. Oczywiście wolę naturalne. Natomiast naprawdę, naprawdę super spodnie w kroju jeansów. Typowo w kroju jeansów, bo nawet guzik jest taki, a jak w jeansach, z kieszenie są przeszywane tak jak w jeansach. W zasadzie wszystko jest tak jak w jeansach, tylko oprócz materiału, który nie jest jeansowy. Dobra, słuchajcie, piękne spodnie. Tymczasem następne pary to będą spodnie, które ja bym chciała się właśnie Was doradzić, czy sobie zostawić. Przepraszam Was, jak widzicie, jest to hol z siaty, więc te rzeczy są takie jeszcze troszkę okurzone, niewyprane, także wybaczcie. Ale właśnie chciałam tak dla urozmaicenia dzisiaj Wam pokazać świeżo kupione rzeczy. Tutaj mamy spodnie marki Giovanni. Możliwe, że to są męskie spodnie, trochę są szyte jak męskie, ale z drugiej strony mają dosyć szersze biodra i mają te zaszewki z przodu, albo są to spodnie męskie z lat 80., takie przykrótkie w stylu Michaela Jacksona i po prostu taki, kto ma krój, ale są piękne, naprawdę są przepiękne i te spodnie chyba są na mnie dobre, więc dajcie znać, co sądzicie. Zobaczymy, czy tu jest, tak, to jest wiskoza z poliestrem, mieszanka. Czarnych spodni klasycznych, właśnie takich fajnych nie mam, mam tylko takie bardzo grube, wełniane, no więc dajcie znać, co uważacie, jak wyglądam w tych spodniach i piszcie koniecznie, czy sobie mam je zostawiać, czy też puścić je dalej, czy dla kogoś, kto ma inny rodzaj figury, to będzie lepsze. Strasznie obrane, bo wiecie, to jest czarny kolor, no to cudów nie ma. Kolejne spodnie też bardzo mi się podobają i też jeżeli uznacie, że dobrze w nich wyglądam, to dajcie znać. One są takie bardzo naciągliwe, trochę takie jak leginsy w kroju, ale tutaj u góry mają skrój spodni. Mają normalnie rozpinany zamek, zatrzask u góry i szlufki, więc to jest spoko, bo mogłyby one służyć jako już normalnie spodnie, a nie leginsy. Natomiast są to takie rurki. Rurki, które fajnie by wyglądały na przykład do marynary, takiej dłuższej, na przykład koszuli marynary, albo do swetra lub koszuli w stylu takim szkockim, wełnianej, na przykład mam taką jedną, to może Wam właśnie zmierzę do tego. W każdym razie bardzo fajne spodnie, rozmiar taki między 34 a 36, ale chyba spokojnie może być to 36, no bo skoro w nie wchodzę, a sprawdzałam w sklepie, no to pewnie tak jest. No i kolejne spodnie, które też myślę, czy sobie zostawić, to są spodnie marki ASOS, bardzo fajne i naprawdę te spodnie wydaje mi się, że fajnie leżą na mnie, bo były już takie jedne spodnie, które mamy nadal w sklepie, superowe, właśnie szare, też takie krótsze, ale niestety były na mnie trochę luźne właśnie tutaj w okolicy bioder i no i te chyba są lepsze rozmiarowo, a są dość podobne, patrzcie jaki fajny materiał. Takie spodnie typu garniturowego, ale damskie. Mają, jak widać, poszerzane biodra, więc są typowo właśnie na sylwetkę damską. Wiskoza jest w składzie, natomiast one są częściowo wiskozowe, częściowo poliestrowe. No, czyli tak jak wiele spodni, no niestety. Mniej się mną trochę te sztuczne włókna i pewnie też stąd tak przy spodniach to wygląda. Mimo, że nawet są to spodnie fajnych marek i ten materiał jest naprawdę taki mięsisty i porządny. No, nie mogę powiedzieć, że to są jakieś dziady, bo naprawdę wyglądają dość spoko. Także fajne, klasyczne, właśnie takie wyższe spodnie chciałam sobie poszukać, no i udało się. Zobaczcie, może wszystkie sobie zostawię, bo tak naprawdę mam bardzo mało spodni, takich fajnych, które mogłabym nosić. Mam w zasadzie tylko dwie pary spodni, które noszę w takiej zimniejszej porze roku. No, ostatnia para to są piękne, vintage, skórzane, różowe spodnie. Jeśli ktoś z Was chciałby te spodnie, one są typowo w stylu lat 80., szerokie, przymierzę je Wam do 38, dlatego ja uważam, że one są o rozmiar za duże, dość wąski pas,
ale tutaj typowe 38 i no mam poczucie, że są o ten rozmiar za duże niestety, bo no nie powinny mnie aż tak powiększać, wiecie o co chodzi, robi się taka trochę bomba już, w sensie, że są i luźne na mnie, pas jest wąski, więc tutaj to są takie, to jest taki typ spodni, które są wysoko w pasie, które mają nas trochę ściskać w pasie i być takie, być, taka talia osy ma być, natomiast tutaj właśnie są takie bombowate jakby. Natomiast przepiękna skóra, zobaczcie, no rzadko się trafia, żeby vintage spodnie miały tak pięknie zachowaną skórę, mięciusieńka skóra, cudowny kolor, także naprawdę, naprawdę jest to mega zdobycz. Na pewno sprzedam je albo na Vinted, albo jeżeli ktoś z Was by chciał, to się zgłaszajcie, bo naprawdę, no tak miękka skóreczka, zobaczcie. I piękny fuksjowy kolor, przepiękny. Naprawdę jestem mega pod wrażeniem tych spodni, że takie spodnie się udało w ogóle dostać. Słuchajcie, tam w tym sklepie było 50% wyprzedaży, więc no wiadomo, spodnie skórzane nawet w lupeksach są drogie, no to udało się, że trochę jednak mi się poszczęściło z tą ceną. Słuchajcie, teraz Wam pokażę bluzki. Pierwsza bluzka jest super, może przymierzę właśnie do tych spodni w kratkę, albo do szarych, albo do obydwu. Słuchajcie, są to spodnie z Zary. Boże, to jest to bluzka z Zary, co ja to opowiadam. Rozmiar S i to jest taka bluzka właśnie z tego muślinu bawełnianego. Przepiękna, taka oversize'owa koszula jakby, w stylu takim lekko ludowym. Ma kieszenie z boku, więc ona jest w takim artystycznym stylu. Prześliczny kolor, naprawdę jest to bardzo, bardzo ładna koszula. Mega mi się podoba. Może nawet zostawię ją sobie, bo bardzo też lubię ten materiał. Jest bardzo nowoczesny, jest bardzo też przyjemny w noszeniu, naturalny. I kolor mi się też bardzo podoba. Także dajcie znać, co sądzicie, jak wyglądam. Kolejne koszule już będą, chyba jedna jest jeszcze na mnie dobra rozmiarem, a tak to reszta jest większa. Tu mam taką bluzkę z marki Cream, już była taka piękna sukienka marki Cream, sprzedałam ją w takie piękne, przepiękne wzory. To jest rozmiar 40, jest za duża na mnie, ale zobaczcie jaki piękny wzór. Kolorystyka i wzór są naprawdę prześliczne i to jest, ona nie jest patchworkiem, to jest taki udawany materiał z nadrukiem patchworku, ale patrzcie jakie kolory, no po prostu mega. Mega piękne kolory, tu jest jeszcze haft. Bo to jest dobra marka, więc słuchajcie, to jest 100% wiskoza, tu ma jeszcze w ogóle falbankę i ma takie zakończone gumkami, takimi luźnymi, nie obciskującymi gumkami mankiety. No bardzo, bardzo, bardzo ładna bluzka, lejąca, więc ona będzie super wyglądała i do spodni, i do spódnic. Super rzecz, naprawdę super, nawet do jeansów można, jak ktoś lubi taki trochę hippie styl, to na przykład do niebieskich jeansów. Szczególnie dla wiosny albo dla takiej chłodnej urody typu zima, lato, piękna. Na mnie za duża, ale piękna. Lecimy dalej. No i kolejne koszule. Tutaj mamy koszulę śliczną marki Elton bodajże. Patrzcie, co to jest. Bawełna, ale jakie wzory niesamowite. I to jest taka koszula typu z podwijanymi mankietami, że można mieć długie, to jest bardziej na lato, słuchajcie, lato albo jesień pod spód. Ma takie właśnie guziczki na rękawach, które pozwolą nam ten rękaw zwinąć i zrobić z niego takie 3/4 powiedzmy. No nie, no po prostu kolory są przepiękne, patrzcie. To jest chyba taki cienki batyst bawełniany. No naprawdę śliczne i ma guziki, wszystkie kompletne, guziki z masy perłowej. Cudo, cudo na kiju, zmierzę Wam. A wiecie co, nie wiem jaki to jest rozmiar, być może, że to nawet nie jest duży rozmiar. Możliwe, że to jest S-ka, czy nie, to jest 40. 38-40 na moje oko i jest to 100% bawełna zrobione w Polsce. Słuchajcie, polski ciuszek, jak lubicie kolory i to takie kolory, przepiękne, naprawdę przepiękna kolorystyka, to Was bardzo zachęcam do tej koszuli, bo jest naprawdę śliczna. Mamy tutaj bluzkę z jedwabiu z wiskozą. Jedwab z wiskozą, też cudowne kolory. Cut and Co, made in Italy, tak jak mówię. To jest taka właśnie typowo włoska bluzka. Spód jest wiskozowy, taka jakby podszewka jest, granatowa. A na wierzchu są takie piękne, przepiękne kolorystycznie wzory. Zobaczcie. Ona ma tutaj taką gumeczkę na końcu, bo to jest taki kimonowy krój. No śliczna rzecz, naprawdę.
Ona ma dłuższe boki, więc to jest bluzka fajna dla osób, które by na przykład chciały sobie troszeczkę biodra ukryć. Taka oversize'owa, luźna, fajna, lekki dekolt, więc też fajna dla osób, które mają na przykład ładny biust, albo chcą, nie lubią po prostu mieć pod szyję rzeczy. Możliwe, że to jest po prostu one size, czyli będzie to na każdy rozmiar, ale widać, że naprawdę szerokość jest dość duża. Można tutaj spokojnie zmieścić, myślę, X, nawet może 2XL. Myślę, że tak. Zobaczycie, jak to wygląda. Jest to przepiękne kolorystycznie. Naprawdę te kolory w tych bluzkach tym razem to się tak mi się podobają. Wszystkie w zasadzie są bardzo ciekawe. Kolejna bluzka to jest taki podkoszulek bardziej. Jeszcze niestety nie wyprany. By Timo. Bardzo fajnym składem. To niby jest S-ka, ale wiecie co? Raczej na mnie to będzie na pewno za duże. To jest bardziej taka M-ka. Patrzcie, jaki ładny. Taki z lekką srebrną nitką, taki brzoskwiniowy kolorek. Wiskoza, ma dodatek nylonu, kaszmir i lurex. Lurex to jest ta srebrna nitka, tak? Fajna marka to jest, Oslo, norweska. Prać ręcznie. Czyli wiskoza i kaszmir, słuchajcie, stanowią większość tego składu, więc wow, super, bardzo fajna. Nie zmierzaj, bo ona będzie na mnie jednak, nie będzie na mnie szczęśliwie wyglądać, ale jest fajna. Koszula ostatnia tym razem to taka bluzka w stylu lat 70. z bawełny. 100% bawełna oczywiście. Indyjska Vero Moda, ale patrzcie, jaka super kolorystycznie bluzka. Naprawdę mega. Do jeansów będzie mega superowo wyglądać. Może właśnie ja sobie ją zostawię do jeansów, bo mało mam koszul, które bym właśnie mogła nosić w spód do jeansów. A ta by się nadała, bo jest wąska. Zmierzę Wam i dajcie znać. Czy pasuje, czy raczej dla kogoś innego powinna być. Bo wiadomo, nie każdemu wszystko pasuje, prawda? Ale no śliczna, jest po prostu śliczna. I ma taki wyszczuplający krój właśnie z tymi schodzącymi się w dół ukośnymi rzeczami. To ma jeszcze taki haft. No bo to jest bardzo, bardzo fajnej jakości bluzeczka. I mi się kojarzy z latami 70. przez ten taki trochę hippie klimat. Dla odmiany teraz Wam pokażę dodatki, bo mam trochę dodatków i to będą szale oraz czapki. Najpierw czapki. Mam bardzo fajne dwie czapeczki, a te czapeczki Wam zmierzę oczywiście później, nie teraz, bo teraz to bym się cała tu... Włosy by mi się przyklapnęły, że tak powiem. Norheim, czyli fajna jakościowa czapka, która posiada, słuchajcie, w sobie 30% wełny. Fioletowa czapka taka. Sportowa, przepraszam Was bardzo, ale tu jakieś włosy wiszą, sorry. Fioletowa, sportowa czapeczka. Bardzo fajny kolor. Druga czapka jest nowa i jest z wełny. I ma w środku polar. Już taką bardzo podobną czapkę ostatnio miałam. Ona nie ma polaru na całości, tylko tutaj na tej części nausznikowej, czyli tak jakby taką opaskę ma w środku. Norwool, nowa z metkami, widzicie? Bardzo fajny kolor czapki. Super w ogóle czapka, w idealnym stanie, 100% wełna, napisane jest w środku. Ostatnio miałam dużo pytań właśnie o czapki, o szaliki, więc będą teraz. Kolejny szalik jest jedwabny, ma cudowny kolor. Jedwab z taką złotą nitką, czyli pewnie z dodatkiem lureksu. Zobaczcie, takie coś. Prześliczne wzory mam. To Wam tak na szybko pokazuję, bo wszystkiego się nie da szczegółowo. Kolejny szalik jest... Bodajże ze 100% wełny, ale... A nie, przepraszam Was bardzo. Pomyliło mi się z czymś innym, bo inny mam 100% wełny. 20% angora, 70% wełna i 10% stanowi nylon. Piękny kolor fuksjowy. Do tych spodni by pasował. Bardzo, bardzo fajny szalik z angorką. Nie za szeroki, nie jakiś taki ogromny, tylko właśnie taki typowy szalik z frędzelkami. Ale jest, naprawdę jest nowy, zobaczcie. No normalnie jest jak nóweczka. I teraz mam jeszcze szal, który kupiłam sobie i ma małą dziurkę. Dlatego sobie, bo ja sobie naprawię tą dziurkę, a jest tak maleńka, że nie będzie widać. 100% Easy Care Merino, czyli wełna merino, którą się łatwo pielęgnuje i to jest taka dzianina. To nie jest taki tkany szalik, tylko dzianinowy. Przepiękny. Oczywiście odpruję sobie potem te metki. To jest marka C z koroną. Nie wiem, co to za marka, ale jakaś dobra, bo bardzo, bardzo fajny jest, bardzo cienki, bardzo milusieńki. Kolejna rzecz to są dwa szale z futra.
szaliki z futra naturalnego z króliczka. Tak, i to są takie, z takich kuleczek szale, już takie coś miałam. Ten jest pięknym, takim złocisto-beżowym, kamelowym kolorze. I to się, słuchajcie, jak założymy na szyję, to się tak przeobraca i to się samo trzyma. Także to jest fajne, można to w dowolnym w sumie miejscu wokół własnej osi tak obrócić. I ono się będzie trzymał jak szalik po prostu. Jak na przykład ktoś ma płaszczyk bez takiego kołnierza albo bez wykończenia i chciałby mieć takie super i ładne, i mięciusieńkie, i bardzo ciepłe wykończenia, no to tu są takie dwa szaliczki. Drugie jest, one są, słuchajcie, nowe, naprawdę, one są nowiuteńkie i pachną bardzo, bardzo świeżo. No i teraz na sam koniec zostały mi sukienki. Mam kilka tych sukieneczek i są naprawdę piękne. Tu jest sukienka Ricovero, dobrze, 40. Bardziej taka na lato sukienka koszulowa, albo jako tunika do leggingsów i wtedy można na jesień i na przykład do tego super sweter. Spróbuję Wam też przymierzyć do czegoś tą tunikę. Sukienko-tunikę. Może to być sukienka na lato, a na właśnie na jesień. Tak jak mówię, długa koszula lub tunika. Patrzcie, jakie wzorki piękne. No, cudowny wzór, naprawdę. To jest mały rozmiar, to jest jakaś eseczka. Ostatnio ktoś mnie pytał właśnie o eski. I miałam mało esek ostatnio, to jest eska. Wiskoza i wełna. O, super, 80% wiskozy, 85% wiskozy, 15% wełny, ekstra. I kolejna sukienka jest już bardziej letnia, być może zostanie na lato, chyba że ktoś się zakocha, bo jest piękna, z bawełny, w rozmiarze S, Lindex. Patrzcie, jakie kolory, no dlatego mówię, ten hol to jest kolorowy zawrót głowy dosłownie. No co za boskie kolory, nie? Przepiękne. Patrzcie na to. Taka półprzezroczysta sukienka. Właśnie fajna by była na kostium. Może być nawet rozpięta. Kostium kąpielowy i częściowo rozpięta taka sukienka narzucona na wierzch. No chyba, że ktoś ma haleczkę nieprzezroczystą, to no to jedwabną na przykład, no to może być normalna. Ja to Wam zmierzę do halki. Cudowne kolory, patrzcie. Szerokie rękawy. Falbana na dole, taka trochę koszulowa w stylu lat 70. mi się kojarzy ta sukienka. I teraz mam jeszcze trzy sukienki, więc będę się trochę śpieszyć. Tutaj mamy od Monki XS-kę, taka długa kiszka, można powiedzieć. Długa sukienka, raczej cienka, z wiskozy i naprawdę jest nóweczka. Bardzo, bardzo super stan. Piękne kolory. Będzie naprawdę fajnie wyglądała do... Nawet i na wiosnę, i na lato, moim zdaniem też na jesień może być do różowego albo do takiego niebieskiego sweterka, albo do brzoskwiniowego sweterka. Też super rzecz. No i teraz mamy sukienkę w stylu indyjskim i ona jest w większym chyba rozmiarze, z tego co mi się wydaje. A w ogóle to jest one size, bo ona ma wiązanie. Patrzcie, jaka piękna. Podobną koszulę Wiktorowi kupiłam niedawno. Śliczna rzecz, uwielbiam takie rzeczy, patrzcie. To jest coś takiego, długa sukienka z długimi rękawami, z takim aksamitem z wiskozy i ma właśnie pasek, kompletnie nie moja kolorystyka, ale piękna sukienka. Bardzo Wam polecam, super na zimę, bo jest taka cieplejsza, wystarczy sobie na przykład żakiecik jakiś taki etniczny dołożyć, albo mały sweterek, albo nawet normalny żakiet i mamy mega outfit do bodków, do kozaków, do różnych rzeczy zimowo-jesiennych, na jesień to nawet właśnie do kardigana byłaby super. No, także zmierzę Wam to, tu jest jakaś plama, ale to się odpierze, bo już widzę, że to jest powierzchowna, także sorry za tą plamę, ale nie mam kiedy tego czyścić teraz. Ostatnia rzecz to jest sukienka z metką, bardzo, bardzo modna teraz, więc to jest super gratka, słuchajcie, marka C, rozmiar XL i to jest Ecovero Fiber Beyond... Fiber się nazywa. I to jest taka sukienka tuba, typowo ściągaczowa, taka mniej więcej do kolan długość. Bardzo praktyczna rzecz, bardzo fajne tło do biżuterii, do właśnie jakichś ciekawych żakietów, kardiganów. No i bardzo modna rzecz. To jest na pewno z wiskozą coś. Wiskoza 80%, super. Przesuper, że nie będę jej mierzyć, bo wiecie co, sukienka tuba w tym rozmiarze na mnie będzie żałośnie wyglądać po prostu. Ale patrzcie, nowa z metkami, bardzo, bardzo fajna sukienka z golfem, klasyczna, taki basic. Także to na pewno jest też super, super zdobycz. Słuchajcie, doszliśmy do końca. Uff, naprawdę się było tego tak dużo, że,
że bałam się, że będzie to trwało całe wieki, ale nawet się w miarę udało. Koniecznie piszcie, co się Wam podobało i koniecznie proszę Was bardzo, doradźcie mi w sprawie tych spodni. Czy zostawiać sobie wszystkie, czy któreś oddać dalej. No i pozdrawiam Was oczywiście ponownie bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny filmik. Będzie teraz taki filmik vlogowy niedługo. W pierwszej kolejności, gdzie zobaczycie różne zabiegi też moje i jakieś tam moje stylówki, moje propozycje. Zapraszam Was na niego oczywiście i na kolejne. Zabieram Was do lumpeksu, hole i tak dalej. Cześć kochani, pozdrawiam!